Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest pierwszy odcinek z mojej kolejnej serii Zagrajmy Wy. No i tym razem witam was w grze GTA 4 The Ballad of Gaytony. Jest to, moi drodzy, drugi i ostatni dodatek wydany do GTA 4. Ukazał się pierwotnie w 2009 roku na Xboxa 360, a w przyszłym roku, w 2010, ukazał się na PC-ty i PS3. Wpierw ukazał się na Xboxa ze względu na tą umowę ekskluzywności pomiędzy Rockstarem a Microsoftem. Moi drodzy, ten dodatek, od razu mówię, że nie jest tak poważny jak podstawka, czyli no samo GTA 4 w sobie, jak i The Lost and Damned. Tutaj mamy do czynienia już z takim absurdalnym, typowo rockstarowym humorem, więc jest to dodatek no zdecydowanie różniący się właśnie od tego pierwszego, jak i od podstawki. Wcielamy się w Luisa Lopeza, którego mogliście poznać w poprzednich, czy to w podstawce właśnie, czy w The Lost and Damned. Przynajmniej przez chwilę się pojawiał. Ogólnie w grze mamy 26 misji do wykonania, więc gra jest dłuższa, znaczy dodatek jest dłuższy niż The Lost and Damned, więc myślę, że około tak 11 odcinków z The Ballad of Gaytony możecie się spodziewać. No i cóż, moi drodzy, myślę, że możemy zacząć. Tak jak mówię, gra jest przepełniona absurdalnym humorem, dodatek, przepraszam, jest przepełniony humorem takim właśnie już typowo rockstarowym, zresztą sama nazwa tak mówi, Ballada Gaytonego. Ten dodatek ma również jedną postać, którą kocham, uwielbiam, po prostu jest 1000 na 10, ale jaka to postać, to zobaczycie później. Zacznijmy. Nowa gra, The Ballad of Gaytony, zaczynamy. Okej, mamy wczytywanko oczywiście, jak żeby inaczej. No i widzicie, że mamy takie kolorki, dyskoteki, Love Camel Sea, dobra. No i właśnie pierwsza misja w grze. Yo, I'm a gun club member. I'm gonna take these rookies downtown. Are you with me? Hey, what's your name, son? It's Luis, man. I don't think that's such a good idea. Yeah? They said catching that pass in my high school championship football game was a bad idea, because I broke my leg in 13 places, but I scored a touchdown and won the game. The world was built out of bad ideas, my friend. Come on. The PE4 has been molded and is set to explode in 60 seconds. Now listen, people. We're your friends. Me and me brother here. Why are you telling them we're brothers, you idiot? That's gonna make it hard for them to find us, isn't it? I'm trying to be honest with these people. We put them through a lot today. Fuck these people. Fuck your cause. That shit's over. Island's not the only thing that's green. Dollars are too. Now you said bloody island. That's gonna narrow the search, ain't it? Fuck you. Take the needle out your arm, then tell me what to do. I'll let you tell me what to do when you stop shoving half a Bolivia up your nose every Saturday night. Motherfucker! Fuck! We told you not to fuck with us! Shit! Michael! Save fucking Michael! Fucking shit! Get the money! Me and my brother will watch the kids! Diablo, qué mierda! No właśnie, poznajemy Luisa w dosyć ciekawych okolicznościach, bo właśnie mieliśmy okazję spotkać go. Well, if you think of anything else, Mr. Lopez. Yeah, sure. I'll give you a call. Thanks. No poznajemy go w okolicznościach tych. No właśnie po raz pierwszy widzieliśmy go w podstawce, właśnie w tej sytuacji, w tym napadzie na bank, kiedy obrabialiśmy właśnie ten bank razem z braćmi McCreary jako Nico w podstawce. No i ogólnie tak jak mówię, dodatek ma już zupełnie inny klimat od The Lost and Damned 4. Mamy klubową muzykę, właśnie to jest też ważne, że Gaytony, czyli którego Luis jest przyjacielem, będzie mu pomagać. Właśnie Gaytony ma dwa kluby nocne i będziemy właśnie pomagać mu z zarządzaniem tymi klubami. Kogo my tu mamy? Listen, I'm coming over, okay? So wake up. You hear me? Wake up. Jest i John Klebitz. Muszę przyznać, że fabuła genialnie się łączy z pierwszym dodatkiem i z podstawką. Naprawdę Rockstar pokazał, jak świetnie potrafi połączyć wątki. Ale to jeszcze zobaczycie. Halo. Hey, mami, como está? Yeah, I'm sorry. No, I was working late at the club. Yeah, mommy, don't be like that, okay? I'll be home soon. Look, I gotta go. Okay. Bye.
twórcza, nie wiem czy ja się mogę odzywać czy nie, bo nie wiem czy jakiegoś... No właśnie. Zarąbista muza, trzeba przyznać. How are you? I'm good, boss. How are you? Ooh, you look terrible. That's good, because I am terrible. Fucking wretched. What's wrong? Oh, the usual. Boyfriend thinks I'm a cash machine. One nightclub catering to the rich, mindless crowd. In the city where the rich, mindless crowd is suddenly poor and mindless. Another club catering to the gay and decadent crowd, where the gay and decadent crowd suddenly think decadence means buying outrageous new throw cushions instead of getting loaded in a bar. And every half-wit, part-time hood in this city thinking, I know, let's put the squeeze on the club owners. They must really, really want to substitute my inadequacies with their money because after all, they want to stay up all night talking bullshit to morons because they enjoy it. It sounds pretty usual. Oh, thanks for the support. Hey, that's what I'm here for, boss. Yes, you know, if the bodyguard business partner thing doesn't work out, you should consider a career as a fucking life coach. A what? Never mind. Did you speak to Troy? Yeah, he said he loves you, but he can't handle working the door at a gay club anymore. He says people are laughing at him. Who's laughing at him? I don't know. I think the little people who live in his head. The ones stuck in 1955. Oh, I love those people. And what's up with Desi? Yeah, he says he saw you last night. Yeah, and you was holding court with that Chloe Parker until 4 a.m.? I was? Apparently so. Oh, my God. 45 years old, and I get my kicks doing blow with 17-year-old kids whose only claim to fame is that people know better what their vagina looks like than their face. I should be sent to prison. Shouldn't I? Yeah, most definitely. What's this money? Did you rob your own club? Tony, I just went to the bank for you, man. I don't want it in the bank. Hey, Tony, the door was open. Man, it's easier to get into your apartment than into your nightclub. Yeah, we have an Oguido policy at the club. Here I ain't so sure. Oh, I love getting racially abused by a spick. Yeah, who's a fucking taco, Tony? My business partner, Luis. Gentlemen, watch your language. We're in the great melting pot. We're not spicks or guidos or fags. We're proud Americans. Luis, this is Vince and Rocco, relatives of Gracie. And credit is to you. And guess what? We ain't here about Gracie. Oh. Beautiful. That's a start. I guess we don't have to beat you two lovers up. Yeah, good one. See you later. Oh, nice to meet you, Muscles. Fuck, there goes payroll. Who the fuck were those two assholes, T? Fine men of the cloth. Who the fuck do you think they are? Ancelotti goons I borrowed money from way back. Never mind. Amateurs. Come on, let's get out of here. Let's go. No i dobra, po długim wstępie zaczynamy tą pierwszą misję. Niech się jeszcze tylko wczyta oczywiście. Tak, Love Camel C, żebyśmy nie zapomnieli jak się nazywa misja. No dawaj, wczytuj się, Andrzej. O, dobra. No i dobra, jedziemy do Herkulesa, czyli właśnie do jednego z dwóch klubów, do niego. Bo to nie ma Herkulesa oraz... Mazionet 9, coś takiego. Jak widzimy, różni się też radar oczywiście, nawigacja i tak dalej. Skim job. I'm 100% legitimate, Luis. You know me. Total transparency. Sometimes I wonder if you brought me on as a partner just to share the blame when the IRS comes knocking. I was investing in your industry and acumen. Don't look for anything sinister here. That's what you say, T. But I'm kind of suspicious. Maybe witnessing that robbery made me paranoid. And maybe it's just hanging out with you. Who the fuck knows? Okay, tyle dialogu. No i mówię właśnie, moi drodzy, jedziemy do jednego z dwóch klubów geja Tonego. Właściwie Tonego Prince'a, bo tak on się nazywa. Śmieszne nazwisko swoją drogą, bo Prince to przecież książę. Dobra. A widzę, że powoli już docieramy. Okej. Troy, get over here. A very important client is coming tonight. We need complete discretion. Hey, you know me, Tone. Don't ask, don't tell. Military grade. Hey! This is serious. He's paranoid no one will buy his next CD if they know he'd rather be singing cabaret than rapping. As if people buy CDs anymore. Sure. Look, I really need to talk to blah, you, Tony. Blah, blah, blah. Another time, Troy. We'll be at Masonette! O właśnie, teraz jedziemy do Masonette 9, czyli do tego właśnie drugiego klubu Tony'ego. Poznamy takie dwa najważniejsze miejsca w grze. Nightclub business is going to shit. Forget the banks, we're the ones who needed a bailout. No more of that shit lefty. Okej, krótki dialog, myślałem, że coś więcej panowie powiedzą.
time to be charming, Lulu. Hi, Tone. Hey, Al. I zawsze musi być to wczytywanie, nie? Po prostu zawsze. Okej, witaj w Maisonet 9. Dobra. Możesz potańczyć, by zaimponować dziewczynę. Za bezbłędny taniec czeka cię nagroda. No właśnie, to zaraz będziemy mieli takie mechaniki, które zostały zaimplementowane do GTA Online. Możesz się napić w barze. Bo właśnie jakiś czas... Albo możesz iść na górę do sali dla VIP-ów i wziąć udział w konkursie w piciu, to jest też świetne. No ogólnie mówię, te mechaniki wszystkie są w GTA Online, w piątce. Właśnie twórcy je zaimplementowali. Pokręć się po klubie. Pójdziemy sobie może potańczyć, myślę. Czemu by nie? Pokażę wam moje, prawda, perfekcyjne dansy. Jak żeby inaczej, czekajcie, wejdźmy sobie do tego okręgu, aby zatańczyć, dobra. Lewy shift, żeby zacząć instrukcję. Wypełnij swój tańcometr poprzez właściwe używanie WSAD w rytmie muzyki. A dobra, dobra, czyli... co tam było? Nie wiem, dobra, zacznijmy, whatever. Bum, 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 bum. Dobra, ja to spróbuję w miarę ogarnąć. Przytrzymaj, a co mam przytrzymać? Okej, chyba mi wyszło. To jest chyba jakieś ostrzeżenie, że ja później będę mieć przytrzymać, tak? Te guziki, a cholera wie już w sumie. Nie wiem, na razie tańcujemy. Dobra, nie wiem, próbuję to jakoś tak ciskać losowo. Chyba, że ja mam W trzymać? Tak, W mam trzymać. Okej. Okay. Mam nadzieję, że praw autorskich nie będzie za muzykę, bo się zirytuje. Dobra, trzymam LP. Nie wiem, trzymam. A dobra, dobra, chyba zaczynam czaić. O co chodzi? Chyba coś zwaliłem. Śmiesznie, zawsze tańczyłem perfekcyjnie. O, okej, okay, okej, okay, jakieś takie bardziej zaawansowane ruchy. Okej, okay. Muszę wyznać, że ta kobieta nie jest może jakaś najpiękniejsza na świecie, ale co tam. Niech będzie. Bum, bum, jak ja nie lubię klubowej muzyki, nie wiem, szczerze, naprawdę nie cierpię imprez, nie cierpię muzyki klubowej, fuj. Ej, what the hell, no przecież tańczyłem, co jest do cholery jasnej. Czy muszę wszystko wciskać? Dobra, chyba muszę teraz trzymać to faktycznie. Nie wiem, no trzymam to LPM i PPM. Cholera, aż wie w sumie, co ja muszę tu robić, naprawdę, pogubiłem się, szczerze mówiąc. Wiecie co? Ta gra tak działa, że chyba ja nie muszę tyle wciskać w rytm muzyki, ale w rytm tego głośniczka. I to lepiej działa. Dobra, trzymamy, okej. Okay. A powoli napełnia ten paseczek. Jakoś to idzie. Widzę, że mu za cholerę nie potrafię tańczyć. No, bez kitu, jak pukam w rytm... jak klikam w rytm głośnika, to jest lepiej. Dobra. Okej, mamy pasek na maksa. Co tu się teraz wydarzy właściwie? To jest dobre pytanie. Bo ja chyba pamiętam, co tu się zaraz wydarzy. No właśnie. Dobra. Zaraz będziemy mieli, prawda, bardzo ciekawą scenkę. Ale Luis, ta laska nie jest 10 na 10, zostaw ją. A, dobra. Poleciał już. No właśnie, jak z jakąś laską napełnimy pasek tańca na maksa, no to... No właśnie. Hello? Aha, zadzwoń do mnie. Obiecaj, że do mnie zadzwonisz jutro. No spoko, kobieto, na pewno. Jojo, ej, bez kitu staliśmy, patrzcie, dostaliśmy jej numer. O kurde. Tony dzwoni. What's up, Tom? I'm told one of your friends is causing trouble out front. Can you go help Desi? You know who it is? I don't know anything about it, but take care of it, Luis. No nonsense. Okej, dobra, czyli jakiś koleś się awanturuje, musimy to ogarnąć. Jak rozumiem, tutaj, tak? Tu jest wyjście.
Dobra, o co tu chodzi? Why you laying your hands on me like that, man? Luis is my boy. Luis is his boy. Half the people in here say Luis is their boy. The girls all say they're fucking him. I don't care if you're his damn mother. You ain't coming in. Not in them clothes. Not with that attitude. Enjoy looking for a job in this economic climate, motherfucker. Yeah. Yo, what the fuck, eh? Tell this clipboard and earpiece motherfucker to back up, Al. Back up? What's the problem, D? You asking me? Yo, relax. Go inside. I got it. Yeah, go relax. Go inside, man. Your mommy. You need to go relax. Later for you. Guys, shut up, okay? Jeez. Wow. Downtown's really changed you, man. You too good to take money from me and Enrique now? You know it ain't even like that. Okay, you don't pay for shit in here. Okay, you just can't be looking like you came from selling dope on the corner. You say that like it's a bad thing. Tony, what do you think? Desi wouldn't let me address like that, huh? You see what I mean? Come to think of it, Lou, what the fuck are you wearing, huh? What? Go home and take a bath. Do nothing else. Put on some clothes, huh? Yeah, I had a complicated day, okay? All right. So take some time off. The girls in there could use a night off, too. Cuidado. Bye-bye, gentlemen. Nice boss you got there. Stuck a fucking fag. Mike, come on. Okay, tu poznaliśmy takich dwóch najbliższych przyjaciół Luisa. You gonna take us back to the heist or what? Dobra, wsiądź do samochodu do niego. To jest też fajne, że jego autami możemy jeździć. Zabierz kumpli z powrotem do Norwood. Dobra. Widzę, że musimy zawrócić. Ciep ręczny. I ciep jeszcze raz. Dobra, pięknie. Okay, I've been thinking about this. How many days a week do you work those corners? 7 days. Junkies need junk, rain, sleep or shine. You ain't no postman, loco. You a pusher. All those hours, you'd make more slinging meat at Burger Shot than risking a bit on them corners. You sound like 5-0. Shit, think Enrique could get a job at Burger Shop? What's your IQ, H? 76, motherfucker. What they gonna let you do at Burger Shop with an IQ sub 80? They're just about to let me wash the goddamn dishes. You see what I mean, Al? They don't even have dishes at Burger Shop. All this shit is polystyrene. There ain't another job in the city for this dumb bastard to do. Hourly wage considered and all. You don't get no pussy working Burger Shop neither. No to było świetne z tymi talerzami, genialne. What you think Rick is meant to do? Work them corners, man. Work them corners. IQ don't mean nothing, man. You guys are better than this. I don't want any of us to go away again. Then come on board with us. We can start selling our own product. Your connections, man. We'll have the whole city on our gear. I took a bid for you once, man. I ain't going back there. You think I put in all this work to go back inside? Prison was the best thing that happened to you, L. What the fuck are you talking about, man? Before you went in there, you was a skinny little shit, and now you pumped up. Don't tell me that sugar daddy of yours would have been interested in the scrawny fucker that went away. Little Luis. Oye, thank you so much, man. Never thought about being grateful to you for signing me up to the fight off hairy ass rapist day and night exercise plan. My fucking pleasure, bro. No okej, okay, ciekawe te dialogi są między nimi. Here we be. Thanks, Luis. Later, Zell. Tell that boss of yours we'll be back same time next week. Yeah, see you, mama huevos. Dobra, i moi drodzy, mamy w sumie dosyć mało czasu. Aha, udaj się do swojego mieszkania. Dobra, czyli jeszcze coś będziemy tutaj robić, okej. Okay. Myślałem, że to już może koniec misji tej wstępnej pierwszej, ale niekoniecznie, dobra. Także udajmy się do tego naszego mieszkania. W ogóle mam też nadzieję, że filmiki z The Ballad of Gay Tony będą mniej ważyć, bo powiem wam szczerze, że filmiki z The Lost and Damned strasznie dużo ważyły, nie? Powiem wam, że kurczę, ja nagrałem lekko ponad półgodzinny materiał z The Lost and Damned i on ważył ponad 100 giga, czajcie to. Ja miałem takie, ja pierdzie, przy audio mi się chyba w tym filmie 2 godziny przetwarzało, to była jakaś masakra. Ja nie wiem, żeby to tyle ważyło, naprawdę. Kurde. Dobra, możesz zachować każdy pojazd, parkując go na miejscu przed swoim domem. No najczęściej będziemy, moi drodzy, w tej grze jeździć autem Tony'ego. O, proszę bardzo, zdjęcie Luisa z wojska. Ciekawe. Ja, no, ja mam nadzieję, że mnie nikt nie powoła do wojska. Znaczy, no wiemy doskonale, co się dzieje, nie? Sytuacja na granicy i tak dalej. Oto mieszkanie Luisa. Dobra. Coś jeszcze? Nam gro powiesz ciekawego? Połóż się spać, aby zapisać grę w Liberty City. Upłynie wówczas 6 godzin. To oczywiście wiemy z podstawki. W szafie masz ubrania na zmianę. I ciągle ta klubowa muzyka. Nie lubię naprawdę nie lubię muzyki klubowej, nie lubię imprez. Po prostu to wszystko jest ble. Ale ten dodatek lubię. I tu jest nowość.
względem, moi drodzy, poprzednich części wszystkich GTA, że mamy ocenę procentową każdej misji, moi drodzy. I żeby przejść misję na 100%, mamy konkretne wymagania. No wymaganiem, którego wpierw nigdy nie spełnimy, to jestem niemalże pewien, to jest czas. Tak, no żeby przejść misję na 100%, musimy ją naprawdę nieźle speedrunować. No i mamy też inne różne wymagania. Akurat tutaj były obrażenia gracza 0% i uszkodzenie samochodu 0%, także zaliczyliśmy oba podpunkty. No ale czas jednak był trochę za długi, więc misji na 100% nie zaliczyłem. Od razu mówię, że ja nie będę jakoś tam tego tryhardować, nie ma to żadnego sensu. Więc spokojnie, ale nie będziemy się na tym właśnie jakoś spinać. W ogóle, moi drodzy, zobaczcie tak swoją drogą, że... Nie wiem, czy ja dobrze widzę, ale to jest chyba konsola. Taka podróba X360, patrzcie. Yeah, it's me, Tom. Things go smooth at the clubs? Made me wonder why I need you around at all. Oh, great. I might just take a vacation then. Come on, I was kidding. The clubs fell apart without you. So that bank robbery on the news could have been an opportunity for some positive PR. Fuck that shit. I don't need any press like that. Not with the way police treat an ex-con in this town. Have it your way. See you soon. Okej, moi drodzy, bez kitu, to jest jakaś podróba X360, patrzcie. Ja pierniczę. Podejrzewam, że to jest jakieś nawiązanie tej umowy z ekskluzywnością. Ale dobra, moi drodzy, myślę, że tu będziemy już powoli odcinek kończyć. Nie będziemy rozgrywać kolejnej misji, myślę, że pierwsza misja na wstęp będzie spoczko. Także, no, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z GTA 4 The Ballad of Gaytony. Na razie.